Dobry wieczór, kochani. Słońce za chwilę zajdzie, dzień chyli się ku końcowi, a dla mnie jest to poniekąd koniec mojego dnia resetu. Wczoraj wróciłem z pielgrzymki do Grecji śladami świętego Pawła i mam w zwyczaju, że zawsze jeden dzień po powrocie muszę odpocząć. Naprawdę wtedy staram się stronić od jakichkolwiek zajęć. Kiedy jestem na pielgrzymce, to odpowiadam za całą merytoryczną stronę. To znaczy, zależy mi na tym, żeby prowadzić katechezy. W tym wypadku na pielgrzymce do Grecji były to katechezy takie zasadnicze, kamienie milowe, gdy chodzi o teologię świętego Pawła. Tak w prosty, przystępny sposób powiedziane do ludzi, którzy niekoniecznie muszą mieć wykształcenie teologiczne. No i oczywiście w czasie Eucharystii, cóż, staram się na bieżąco głosić Słowo Boże. W sumie powstaje z tego dużo treści. Są to takie rekolekcje w drodze. Tak wyobrażam sobie pielgrzymkę. No oczywiście kosztuje to niemało pracy, ale ja to uwielbiam. To nie znaczy, że nie muszę odpocząć. Muszę. Każdy musi. Dzisiaj właśnie mam taki dzień resetu i postanowiłem, że na koniec tego dnia opowiem wam parę rzeczy, które się tam w Grecji zdarzyły. Dzisiaj bardzo świecko. Takie świeckie rzeczy, przyziemne. Dlatego troszeczkę inaczej jestem ubrany. Postanowiłem zacząć od kawy. Słuchajcie, kawa w Grecji, jakby to powiedzieć, no jest inna. Ja chyba na zawsze zapamiętam frappe. Kawa zimna, mrożona i tak dalej. Ale uwaga! Może się okazać, że to frappe zrobią wam, ja nie wiem, mam takie podejrzenia, może się nie znam, z kawy instant. Ajajaj, takiej rozpuszczalki. Potem to zmiksują, włożą do tego mleko, wrzucą parę kostek lodu i weź się tym delektuj. No nie uda się. Muszę powiedzieć, że gdy chodzi o kawę, to miałem zmienne szczęście. Parę razy udało mi się trafić coś dobrego. Lubię ten napój. Parę razy udało mi się trafić coś dobrego, ale chyba najlepsze było to właśnie frappe, z taki na bazie espresso, dużo mleka, kostki lodu i tak dalej. Kawę po grecku można zamówić oczywiście i to jak za dawnych czasów, za czasów reżimu słusznie minionego. Parzyliśmy wtedy kawę w szklankach. Tak było. Tam parzą w rondelku. Nie w szklankach, tylko w rondelku, tak po prostu nad ogniem. Tak pewnie też, kto był na Bliskim Wschodzie, widział, że tak Arabowie robią. Prawdopodobnie ten zwyczaj przeszedł od Turków, którzy ponad 400 lat okupowali Grecję. No, w każdym razie, broń Boże powiedzieć, poproszę kawę po turecku. Uła! Trzeba mówić kawę po grecku. Gdybyście przypadkiem trafili do Grecji i chcieli zjeść coś, na przykład zobaczylibyście, a zakładam, że jesteście mięsożercami, zobaczylibyście, że za witryną sklepową obraca się ta, wiecie, takie mięso nadziane na pal, czyli kebab, nieprawda? Uwaga z tą nazwą. Podobno w Grecji nie jest mile widziane nazywać to mięsko kebab, bo to jest tureckie słowo. Najlepiej mówić na to gyro. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Gyro i koniec. Podobno jest to dobre. Ale powiem szczerze, że gdy chodzi o jedzenie, to powstało wrażenie, że Grecja to jest kraj kurczaków. Dokładnie. Właściwie nie było hotelu, w którym by nam nie podawano kurczaków. Wprawdzie tu i ówdzie, kiedy jechaliśmy autostradą czy innymi drogami, mijały nas ciężarówki z owcami, kozami itd., ale to mięsko jakoś, mam wrażenie, było nieobecne na naszym stole. Jakby ktoś założył po drugiej stronie, że Polacy przyjechali, to albo kotlety muszą mieć, no tych jak na lekarstwo, no to dajmy im kurczaki. Ja osobiście, jak pewnie niektórzy wiedzą, nie jem mięsa, więc dla mnie nie był to żaden kłopot, ale ci mięsożercy no w pewnym momencie mówią, patrzą, no nie, no déjà vu, kurczak znowu. W każdym razie miałem wrażenie, że jedzenie to było chyba najsłabsze ogniwo. Podobno Grecja to jest wyśmienita kuchnia. No, rzeczywiście zdarzyło mi się parę razy poza hotelem, w takim miejscu, jakimś innym, jakiejś restauracji, gdzie przypadkiem się znalazłem, zjeść coś dobrego. Zwłaszcza pamiętam świetną rybę sea bass, okoń morski, na wyspie Hydrze. Polecam od razu,
Gdybyście tam kiedyś trafili na hydrę, to okoń morski, świeżutko złowiony, smakuje wyśmienicie, jeśli wam go wyśmienicie przyrządzą. Najlepiej smakowała mi tam sałatka grecka. Wiecie, dlaczego? Dlatego przyniosłem tutaj pomidora i ten pomidor, no cóż, ja mam mi przypominać o sałatce greckiej, dla której jest bazą. Dla sałatki greckiej w Grecji jest oczywiście bazą ser feta. Już od początku przewodnicy nasi od razu mówili nam, że uwaga, ta feta, która jest tutaj w Grecji, nie ma nic wspólnego z tą, którą macie gdzieś tam w jednej z sieciówek, jednym z dyskontów spożywczych, nawet wtedy, kiedy są tak zwane dni greckie w tym dyskoncie. I powiem szczerze, to się zgadzało. Rzeczywiście, ten ser był inny i całość, to znaczy tę sałatkę grecką, czynił zupełnie inną. Ale czy rzeczywiście pomidory tam lepiej smakują? No ja nie wiem, może jestem bardzo jakoś tak tutaj patriotycznie nastawiony, bo właśnie w moim ogródku rosną pomidory i spodziewam się tutaj fantastycznych zbiorów. To w każdym razie jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy polskimi pomidorami a tymi, które smakowałem w Grecji, nie wyczuwałem. Natomiast różnicę dużą robi, uwaga, wiem, że myśleliście, że to koniak. Sobie tutaj Iwański wieczorkiem popija koniak. Nie, to jest oliwa. Oliwa, która jest no, takim produktem sztandarowym całej Grecji. No, rzeczywiście sprzedają ją w różnych miejscach, różnych konfiguracjach i tak dalej. Ta akurat pochodzi od pewnego sympatycznego greckiego gospodarza. Zgadnijcie, ile może kosztować litr oliwy od gospodarza, od takiego, od chłopa, który to ściągnął z drzewa te oliwki, potem na zimno sprasował, wyciągnął ten olej z tych owoców. Ile to może kosztować? Litr takiej dobrej, przedniej, wiejskiej, pięknej, klarownej, zobaczcie jaka tutaj jest klarowność, oliwy. 8 euro. Dużo to czy mało? No ktoś powie, no to jest ogrom pieniędzy. No dobra, no ale wiecie, no raz się jedzie do Grecji, no ja mam zamiar wrócić oczywiście, ale kto raz pojechał do Grecji, no zaszalał i tak dalej, bo już widzę, że niektórzy mówią, to zaraz. U nas w tym dyskoncie i w tamtym jest wszystko tańsze. Oczywiście, może jest i tańsze. Ale uwaga, oliwa oliwie nierówna. Można kupić taką oliwę, która nadaje się tak naprawdę do smarowania łożysk. W tym dyskoncie, o którym wspomniałem. A tą można pić łyżkami. I ona też zmienia zupełnie smak sałatki, wspomnianej sałatki greckiej. Ta oliwa, jakbyście byli w Grecji, jakbyście chcieli kupić taką oliwę, to nie żałujcie pieniędzy, bo im tańszą znajdziecie, tym gorszej będzie jakości prawdopodobnie. Trzeba zobaczyć na butelce, czy parametry tej oliwy. Oni tam piszą zwłaszcza o kwasowości. I ta kwasowość powinna być poniżej 1%. Tak naprawdę podobno idealne byłoby od 0,3 do 0,8. No 0,3 to już w ogóle będzie bardzo drogie. W każdym razie, jakbyście byli kiedyś w Grecji, to szukajcie tego na odwrocie. Wszystko jedno, czy w puszeczce kupicie, czy w butelce. Na odwrocie powinna być kwasowość. I jeżeli jest po 1 i powyżej, to tylko nadaje się to chyba do smażenia i to jednorazowo. Natomiast jeżeli jest tam 0,8%, no to już można brać i naprawdę można to smakować. To zupełnie jest inny smak. Gdy chodzi jeszcze o jeden produkt, który nie wiem, czy wyjąć z zanadrza, czy nie wyjąć, a wyjmę. Winko. No, umówmy się, wszyscy, którzy się zgorszyli, no trudno, dlatego specjalnie ubrałem się inaczej. Dlatego przepraszam wszystkie dzieci. Proszę bardzo, tu nie ma żadnego lokowania produktu. Chociaż butelka stoi tutaj i widzę dokładnie nalepkę i całą metkę. Jeżeli pojedziecie do Grecji, to podobno najlepsze wino, które można tam zdobyć, a wino tam znane jest od starożytności. Przecież słynne sympozja, słynne libacje, to są pozytywne słowa. One biorą się stąd, że właśnie wino było podstawowym składnikiem dla tego rodzaju spotkań. To winko, zobaczcie jakie jest klarowne, może tego nie widać, troszeczkę wyciągnąłem ten kieliszek ze zmywarki. Kieliszek może być troszeczkę tak zamazany, ale winko...
Jaki aromat, jaki bukiecik. Nie będę tego próbował, żeby potem nie było lokowania produktu, ale czy żeby nie było rozpijania narodu. Ale muszę powiedzieć tak, to winko jest nemejskie. Nemea to jest taka wieś, takie miasteczko na Peloponezie. I od starożytności wokół tego miasta sadzono winnice. Po prostu genialne wino stamtąd pochodzi. Gdybyście kiedyś szukali dobrego wina w Grecji, no to wino nemejskie właściwie podobno trudno się pomylić. Jeśli ono kosztuje no więcej niż 2 euro, no bo tak za 2 euro, no to można oczywiście kupić wino, ale no nie spodziewajcie się, że to będzie dobre. Oczywiście muszę także uprzedzić, że to jest wino wytrawne. W Polsce mamy wielu amatorów wina słodkiego, prawda? No cóż, w Grecji nie znajdziecie go wiele. Także dlatego, że jest trochę nieopłacalne. To jest dość drogi proces produkcji takiego winka. Dlatego wino takie właśnie delikatne, sympatyczne, wino wytrawne, nemejskie, polecam. No, patrzę na te butelki, które kupiłem. Nie powiem specjalnie, ile ich jest. W każdym razie nie róbcie sobie tam dopowiedzeń żadnych, bo no cóż, ile to można zmieścić do walizki, prawda? Ale warto było. To ciekawe doświadczenie kulinarne. No i chyba na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o języku. Jeśli ktoś zna jakieś języki obce i myśli, że jak pojedzie do Grecji, to tam sobie pogada, albo co ja mówię, nie tyle pogada, co od razu się domyśli z tego, co Grecy mówią, domyśli się, o co chodzi człowiekowi, który do niego mówi albo do którego się przemawia, no, no. To jest dość egzotyczny język. Wszyscy ci, którzy mieli w szkole grekę albo w seminarium, nie spali na wykładach greckiego, ci nieźle sobie poradzą na przykład z czytaniem, bo wszędzie napisy są właśnie w tym piśmie greckim. Ci sobie nieźle poradzą z czytaniem, chociaż tutaj też jest trochę wyjątków. Ten nowożytny grecki język, no cóż, trochę odbiega od tego greckiego koine, ale jest słowo, które wszystkim się podoba i które brzmi dość swojsko. Słowo evcharisto. Evcharisto znaczy dziękuję. Jako żywo pobrzmiewa tam słówko eucharystia, nieprawdaż? Dokładnie. I oto pierwsza teologiczna rzecz, która się wyłania z takiego podróżowania. Okazuje się, że eucharystia to nic innego jak dziękczynienie, podziękowanie. Takie po prostu Panu Bogu składanie dzięki. Inne słówko, które może się Wam przydać, zwłaszcza rano, kiedy chcecie otworzyć umysł i serce Waszego gospodarza, jeśli przypadkiem jesteście w jakimś apartamencie, tudzież prywatnym domu, to się mówi kalimera. Kalimera. Gdy chodzi o języki obce, to miałem wrażenie, że Grecy... No nie jest dobrze. Tak powiedziałbym trochę jak u nas. Niby wszyscy się uczą, ale wolą raczej swój rodzimy język. Dlatego po angielsku, jakby ktoś chciał się dogadać, to różnie to bywa. Ze zmiennym szczęściem, można by powiedzieć. W każdym razie, naród jest przeprzyjazny, bardzo życzliwi turystom, Polaków tam lubią i co tu dużo mówić, ludzie fantastyczni, bardzo przyjacielscy, pogoda wspaniała, dużo zabytków, fajne winko, oliwa, na kawę uwaga, dużo niesamowitych warzyw. No, tylko jechać. Ja na pewno w przyszłym roku jeszcze pojadę, jeszcze zorganizujemy pielgrzymkę do Grecji, ale mnie najbardziej jednak interesuje ta rzecz, ta warstwa, powiedziałbym, starożytna, święty Paweł i to wszystko, czego on nauczał. I kiedy o tych rzeczach się mówi tam na miejscu, no to zupełnie inaczej to przyjmują słuchający. Kochani, dziękuję bardzo za Waszą uwagę i w następnym odcinku postaram się odnieść do tego wszystkiego, co związane było już tak bardzo bezpośrednio z tym pielgrzymkowym wymiarem naszej podróży. Było nas tam 46 osób. Ale gdybym jeszcze miał podpowiedzieć parę rzeczy, to już teraz mówię, że no z Ziemią Świętą to Grecja nie może się równać. To fantastyczne klimaty, wiadomo. Ale w czasie takiej jednej dziesięciodniowej pielgrzymki, tak, tylko dla zorientowania się, dziesięciodniowej pielgrzymki, mam wrażenie, że zobaczyliśmy
jedną trzecią tego, co normalnie widzi się w Izraelu w czasie pielgrzymki ośmiodniowej. Tam intensywność zwiedzania jest większa w Izraelu. Pielgrzymka do Izraela, do Ziemi Świętej, nie ma sobie równych. Naprawdę, mówię to z całą odpowiedzialnością. Gdyby ktoś chciał zapisać się na kolejną lipcową, zapraszam serdecznie. Telefon będzie nad tym postem. Moi drodzy, do następnego razu. Dziękuję, pozdrawiam.